Jadę dzisiaj do Was z zakupami. Część tych zakupów zrobiłam dzisiaj, to znaczy mam nadzieję, że dzisiaj ten filmik w ogóle dam radę wieczorem obrobić i Wam pokazać. Mała część pochodzi jeszcze z tej promocji minus 40%, gdzie poszłam w ostatnim dniu do Hebe i to już było po tym, gdy wrzuciłam Wam filmik po prostu na YouTube'a. I po prostu stwierdziłam, że nie będę nagrywała Wam filmiku dla dwóch produktów i teraz Wam pokażę. Oraz będzie też zestaw kosmetyków, które wygrałam w konkursie. I dobra, przechodząc już do sedna, przepraszam Was jeszcze za mój głos, ale naprawdę ostatnio non-stop jestem chora, non-stop jestem przeziębiona, non-stop mam katar, dlatego ostatnio Wam nie nagrałam nowego filmu, tylko po prostu wrzucałam to, co miałam w zapasie, ale dzisiaj już postanowiłam nagrać i pierwsze, co Wam pokażę, to wygrałam zestaw kosmetyków z The Body Shopu. Jest po prostu przecudowny, słuchajcie, jaki to jest zarąbisty pomysł na prezent w ogóle. Przychodzi w takiej puszce, to zobaczcie w ogóle jaka to jest duża pucha, to jest naprawdę bardzo duża pucha, już mi się otwiera, bardzo duża puszka w kształcie ciasteczkowego ludka, tak? Ciasto ludka, dobra, pierwsza z tym co to jest w ogóle. I w środku, aha właśnie mi wypadło, nie chcę za bardzo hałasować, w środku to wygląda, o tak, dobra, tak już będzie. W środku to wygląda tak i tutaj jest małe masło do ciała, balsam pod prysznic, znaczy że pod prysznic, peeling pod prysznic i małe mydełko w kształcie serduszka, które jest przyurocze. To wszystko jest zestaw o zapachu imbiru. Ja najpierw, ja wiedziałam, że to jest imbirowe, ale sugerując się tak, wiecie, tym pierniczkiem, tym pierniczkowym człowieczkiem, myślałam, że będzie to pachniało bardziej... już tutaj używałam, możecie zobaczyć, no masło jest przecudowne. Myślałam, że będzie pachniało to piernikiem, tak bardziej korzennie, natomiast pachnie to imbirem fakt. Imbir troszeczkę tak pachnie, natomiast wiecie co, bardzo długo rozkminiałam, co to jest w ogóle za zapach. I mi to pachnie Coca-Colą z cytryną, cola z cytryną albo żelki o smaku coli, lizak o smaku coli, to właśnie tak pachnie. Nie wiem, jakie mam skojarzenia. No ale fakt faktem, to masło do ciała z The Body Shopu jest zarybiste. Bardzo ubolewam, że nie ma The Body Shopu w Poznaniu i mam nadzieję, że mi go w końcu otworzą, bo po prostu no, to masło jest rewelacyjne, świetnie nawilża skórę. Używałam też balsamu tego pod prysznic, żelu, znaczy tego pod prysznic. Już widać, że trochę go zużyłam. I on też bardzo fajnie nawilża ciało, więc jeżeli chcecie kupić komuś coś fajnego na prezent i macie dostęp do The Body Shopu, to nawet takie jedno masło z The Body Shopu, gdzie one teraz są w promocji, będzie bardzo, bardzo fajnym pomysłem na prezent. No a tym bardziej jeszcze taki zestaw, słuchajcie, zapakowany w takiego ludka, to jest puszka, którą można wykorzystać na przykład na ciasteczka, czy nie wiem, na cokolwiek, bo to jest rewelacyjne. Są też bałwanki, no rozmaite rzeczy, więc naprawdę jest rewelacyjne. Bardzo się cieszę, że będę mogła testować te kosmetyki. Na pewno pojawi się filmik o tych kosmetykach, nie chcę hasować. Widzę, że tutaj światło mam straszne, ale no naprawdę odkładam pieniążki cały czas na lampy i mam nadzieję, że niedługo już się pojawią. Dobra, dalej mam to, co właśnie kupiłam na tym minus 40% jeszcze w Hebe, gdy było, poszłam ostatniego dnia. Kupiłam lakier z Misslyn w kolorku 106. On jest niby do French, to jest taki naprawdę bardzo jasny kolor. Ja go kupiłam, jak wiecie, pewnie już typowo do pracy, żeby to był taki naturalny lakier. Fajny jest, bo on daje takie półtransparentne, boże, słów mi już brakuje. Półtransparentne wykończenie. Jest lekko przejrzysty, ale przy tym mleczny, więc bardzo ładny, bardzo, bardzo ładnie wygląda. I one normalnie kosztują chyba 19 czy tam... Jejkucie, to jest 19 czy 20 zł. I ja go kupiłam za 11 zł. No to coś około 20 zł kosztują normalnie, ja go kupiłam za 11, tu jest dosyć duża pojemność, pewnie 10 ml, nie widzę, nie chcę mi się szukać, z 10 ml, kolorek 106, bardzo fajny lakier, bardzo długo się utrzymuje, no ale też cena ma dosyć. I później kupiłam jeszcze z Gosha tą kredkę Kiss Me, to są, wiecie, te takie bardzo teraz modne kredki, znaczy produkty do ust w formie takiego, wiecie, kredki wykręcanej. Ona jest fajna, bo się wykręca, nie temperuje, tylko wykręca. Pokażę Wam swatche, chociaż nie sądzę, abyście, no nie wiem, może jak nałożę więcej, coś zobaczycie. To jest piękny taki, piękny taki baby kolor. Natomiast ja tu nałożyłam go dużo, on na ustach nie wygląda tak. On na ustach jest taki bardziej półtransparentny. bo właśnie tutaj wiecie, dużo nakładałam, aby wam pokazać. Natomiast rewelacyjnie nawilża usta, tylko że to jest dosyć droga, znaczy te kredki w ogóle są drogie. Najtańsze są chyba z Catrice. Ta kredka kosztuje normalnie około 40 bądź 40 paru złotych. No ale po prostu pod wpływem chwili, wiecie, dla bajeru kupiłam sobie, bardzo fajna, bardzo nawilża, myślę, że zimą będę ją lubiła stosować. Później w Hebe kupiłam też z Batiste suchy szampon, ten wiśniowy. I pachnie pięknie, on pachnie dla mnie trochę na włosach jak Vibovit, wiecie, kojarzycie te Vibovity do picia. I właśnie on pachnie podobnie i bardzo często mam tak, gdy mam ten suchy szampon na włosach, idę i tak się zastanawiam, Boże, co tak ładnie pachnie. A później sobie uświadamiam, że to pachną moje włosy, naprawdę. Chyba mój ulubiony zapach z Batiste, ten tropikalny mi w ogóle nie podpasował, ten jest rewelacyjny, wiśniowy, a wiadomo, zapach to jest tak totalnie kwestia gustu, że jedni będą go kochali, drudzy nienawidzili, więc wiecie. Dobrze, dalej sobie kupiłam, wczoraj czy przedwczoraj byłam w Rosmanie, weszłam, kupiłam sobie puder z Synergenu, ja wam pokazałam już w denku, kupiłam ten sam w odcieniu 04, po prostu żeby go mieć w torebce do pracy. I kupiłam Baby Lips. Wszyscy mają Baby Lips, więc mam i ja. Więc tak, mam Baby Lips. Mam w tym odcieniu Pink... coś tam. Pink Punch. I ona daje trochę kolor... Nie, tego już w ogóle nie zobaczycie. Ona daje bardzo delikatny kolor. Bardzo ładnie wygląda na ustach. Fajnie nawilża, natomiast nie jest to jakieś długotrwałe nawilżenie. Takie nawilżenie na zimę według mnie nie, natomiast takie wiecie, w domu, czy gdzieś na uczelni, czy na wiosnę, lato to będzie spoko. Natomiast wiecie, tak na zimę, na zewnątrz to jest na pewno zbyt mało nawilżająca pomadka jak dla mnie. No ale tak w domu, czy w pracy właśnie, aby mieć delikatny kolor na ustach, bardzo, ojejku, bardzo fajna. Dalej kupiłam też Sensik cień Pearl Glow w numerku 201. Jak mam pokaż. O, wsadziłam palucha. To jest taki cień, on jest prawie biały, znaczy no taki beżowy, ale wpada w biały, ma drobinki, ja wam nawet nie pokażę, bo on jest odcieniem mojej skóry, ma bardzo zrobione, drobno zmienione drobinki, to nie jest, to jest tak jakby mat z bardzo jejku, nie mogę dzisiaj się wsłuchać, z bardzo rozdrobnionymi drobinkami w niedużej ilości, o to mi chodziło, więc wygląda bardzo ładnie na powiekach, ja uwielbiam takie kolory na całą powiekę. Więc to i dałam za niego coś około 6 zł. To jest jakaś nowość teraz Sensik. Tak jakby jakaś taka edycja limitowana. Bardzo, bardzo fajne cienie do powiek. Bardzo długo się utrzymują. Już kilka razy stosowałam. I pokażę wam jeszcze moje dzisiejsze zakupy z Hebe. Bo teraz mam taką informację dla dziewczyn z Poznania. Dziewczyny z Poznania, jeżeli jeszcze nie wiecie, to właśnie otworzyli wczoraj na Dąbrowskiego. Tam mniej więcej przy Biedronce to jest jakoś... No tak, na Dąbrowskiego przy Biedronce otworzyli Hebe. I do 22 grudnia, tak mi się też do 22 grudnia, jest tam dużo promocji, naprawdę fajne okazje, ale liczcie się też na ogromne kolejki. Ale kupiłam kilka rzeczy i wam pokażę mniej więcej, co kupiłam. Kupiłam z Biodermy, z tej serii Sebium, żel do mycia twarzy za 9,90. Stwierdziłam, że nie miałam nigdy żelu z Biodermy do mycia twarzy za 9,90, ok. To jest 100 ml, co prawda? Ale jak zadyszkę można przetestować taki żel do mycia twarzy, zobaczymy jak się będzie sprawdzał. Na razie idzie, po prostu nawet go nie otwieram, idzie po prostu do mojej szafeczki, gdzie trzymam zapasy. Kupiłam tą kredkę z Catrice na linię wodną. To jest ta kredka. Ta Made to Stay Inside Eye. To jest ta, wiecie, taka no i beżowa kredka. O. Tu jest. Tu jest. Widzę, że światło jest po prostu tragiczne. Tu jest ta kredeczka. Bardzo fajna, mam ją dzisiaj pierwszy raz już na powiekach. Znaczy na powiekach, na linii wodnej. Zobaczymy jak się będzie utrzymywała. Po jakimś czasie mogę wam zrobić recenzję na jej temat. Jest bardzo trwała, bo teraz ją ścieram z ręki i ona nie chce zejść w ogóle mi z ręki, więc jest naprawdę trwała. Wygląda bardzo ładnie, bo to oko nie jest takie, wiecie, sztuczne, nie jest takie... no po prostu wiecie, jak u lalki Barbie wręcz. Wygląda wszystko bardzo ładnie, naturalnie, więc jest bardzo fajna. Jak po pierwszym rzucie jestem zadowolona, ale zobaczymy jak długo mi wytrzyma w ogóle na oczach. I to po co poszłam w ogóle do... Aha, i zanim dam, nie wiem czy wam powiedziałam, coś około 8 zł w promocji, bo na Catrice jest minus 20, na Essence jest minus 20, w innych szafach kolorowych też są wyprzedaże, znaczy jakieś tam promocje. No i główną rzecz, po którą poszłam, są to tam Essie. I słuchajcie, w tej chwili jest tam taka promocja, że możecie kupić dwa Essie w cenie jednego, czyli tam po 17 zł Wam wychodzi jeden lakier. I ja kupiłam tak, kupiłam sobie czerwony, to jest list kolor, znaczy czerwony to jest takie bardziej bordo, bym już powiedziała, niż czerwień. Przepiękny kolor. Tutaj wychodzi strasznie ciemny, taki bordowy kolor, to jest właśnie ten z list. To jest dla mnie, a drugi kupiłam dla mojej koleżanki Fiji, ponieważ bardzo chciała to Fiji. I kupiłam jej ten Fiji, bo po prostu rozmawiałam wczoraj z nią i powiedziałam jej, że jest taka promocja i czy chce, i ona powiedziała, że chce to Fiji. Więc kupiłam nam dwa lakiery, każdy z nas ma lakier tam po 16 czy 17 zł. A ja chciałam właśnie kupić sobie ten jakiś ciemny, czerwony czy tam bordowy kolor. I to wszystko, to są moje zakupy. Ja nie szaleję ostatnio z zakupami. Myślę, że więcej już kosmetyków kupować nie będę. Naprawdę już chyba dojrzałam do tego już dawno, bo kręciłam filmiki na temat tego, że nie chcę kupować więcej kosmetyków. I naprawdę głównie kupuję to, co muszę. Czasami coś tam, wiecie, tak, dla poprawy humoru, jak to każda kobieta, natomiast naprawdę ograniczam to do minimum. Idzie mi bardzo dobrze, jestem super z siebie zadowolona, więc myślę, że już w tym roku żadnego haulu zakupowego kosmetycznego nie będzie. Na pewno będzie haul ubraniowy, bo stwierdziłam, że rozdzielę te dwa haule po prostu, bo Wy lubicie oglądać haule, więc będę miała dla Was dwa filmiki. Więc na pewno no, kosmetycznego nie sądzę, aby był, chyba że dostanę dużo kosmetyków na prezent, ale to już chyba nawet w nowym roku Wam nakręcę, ale zobaczymy. No i to wszystko, do następnego filmiku, pa pa!